Marcin Wiku, dzień dobry. To jest absolutna premiera w telewizji w Polsce.pl. Ten program nazywa się Studio Polaków, dlatego że to z Państwem, z Polakami chcemy rozmawiać o sprawach najważniejszych. Pięknie dziękujemy za te widoki nadesłane nam prosto z Nowego Jorku, z Manhattanu. Drodzy Państwo, możemy podziwiać, jak co widzi teraz pan Tomasz, nasz rozmówca. Przede wszystkim chciałbym pochwalić tą możliwość takiego bezpośredniego kontaktu z Państwem. To jest świetna sprawa i doskonały pomysł, także od tego chciałbym zacząć. I oby tak było dalej, bo my jako obywatele, zwykli ludzie, że tak powiem, czujemy się teraz częścią tego wszystkiego i to jest bardzo ważne. Mamy prawo mówić, mamy możliwość kontaktowania się z Państwem. Świetny jest ten projekt z tą możliwością łączenia się z Państwa studiem. Dziękujemy. Bardzo mi się podoba innowacyjność tego projektu i postanowiłem spróbować. No jak widzę, od razu się udało. Także gratuluję pomysłu. W ogóle Państwa projekt jest świetny od lat, także tak trzymać. No dziękujemy też, ciężko pracujemy, z całą pokorą. Gratuluję pomysłu w ogóle tej audycji, że ona w ten sposób, że w ten sposób po prostu docieracie do ludzi, w tą taką interakcję wchodzicie. To rzeczywiście jest coś, czego chyba nikt nie robi. To miód na moje serce, chociaż to nie mój pomysł, ale przekażę zainteresowanym, oni tam pięterko nade mną urzędują, przekażę, na pewno się ucieszą. Dziękuję za te miłe słowa. Są to, uważam, jedne z najważniejszych wyborów, które w historii Polski. Taka jest moja ocena. Jestem człowiekiem wierzącym i proszę Boga, aby nie zwyciężyła opcja, którą ja oceniam, że to jest gorsza jak ta Targowica. I jeżeli ta opcja wygra wybory, to Polska znajdzie się w sytuacji gorszej jak po trzecim rozbiorze. Jak widzicie Państwo, Studio Polaków to miłe rozmowy, ale to także poważne tematy, to także ludzkie dramaty, które tutaj jakoś są przedstawiane, prezentowane, które próbujemy pchnąć dalej te sprawy, żeby te krzywdy jakoś zostały rozwiązane, żeby zostały tutaj poczucie sprawiedliwości zostało zaspokojone.